waszej książce jest nowy rozdział w stosunku do poprzedniej, prawda? Dotyczący relacji Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej, zatytułowany właśnie Dwoje noblistów w jednym Krakowie. Jakie relacje między nimi były? My byłyśmy chyba dwa razy na kolacji u Wisławy Szymborskiej, gdzie był też Miłosz, i za każdym razem ona zapraszała jakieś takie niesamowite intelektualne posiłki, żeby sprostać tym rozmowom, które raz pamiętam, był Ireneusz Kania, który charakteryzuje się tym, że mówi 17 językami na dowolne tematy. Także bardzo się starała moim... Ale to... Tak, obserwowanie tego było zabawne, tej relacji. To było... Ona napisała zresztą wprost taki felieton, nazywał się Onieśmielenie. Ja myślę, że ona była wobec Miłosza onieśmielona. Znaczy, przyjęcia, jeśli tak można powiedzieć, bankieciki u Szymborskiej miały swoją taką lekką dramaturgię. Mówiło się o niczym, opowiadało się, dowcipkowało się i nagle wypływał temat poważny. Jakoś tam rozwiązywało się go tak czy inaczej, przechodziło się znowu do innej tonacji. Miłosz wkraczał i mówił: co państwo myślicie o tej polityce ukraińskiej Polski? I człowiek musiał mieć zdanie. No więc to oczywiście paraliżowało Wisławę, bo nie wszystkie tematy miała przemyślane. Więc dlatego te posiłki zawsze gromadziła, że był ktoś, kto po pierwsze tam jakoś sprosta, ale też spacyfikuje tego Miłosza, żeby jej całego towarzystwa później nie paraliżował. Także, ale zupełnie serio, ona po prostu uznawała, że jej ranga poetycka, znaczy co do rangi poetyckiej, pomińmy tę sprawę, nie sądzę, żeby ona była przedmiotem jej jakichś takich roztrząsań, ale wiedziała, że no, nie jest eseistką, nie jest osobą o tak filozofującym umyśle i o takim dorobku jak Miłosz. Uznała, że jest jak gdyby podległa mu również intelektualnie, a to było rozkoszne, ponieważ była równocześnie kobietą, więc miało to taki, powiedziałabym, dodatkowo męsko-damski urok.